Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj pokazać nowość od Rift Factory. Tą nowością są pompy dozujące Dosing Pump w wersji X4 i X1. Zapraszam na film. Firma Rift Factory stworzyła nowe pompy w wersji Smart. Są to urządzenia, które służą do tego, żebyśmy mogli dozować różne płyny do naszego akwarium. Między innymi na przykład balinga, jakieś pierwiastki i inne podobne rzeczy typu pokarmy. Tak naprawdę co tylko chcemy, możemy tymi pompami dozować. To co widzimy na pierwszy rzut oka to nowe kartony. Kartony te są na przykład wykorzystywane przy Smart Testerze. Jest to taka nowa linia graficzna, która będzie wyróżniać firmę Rift Factory. Przejdźmy teraz do unboxingu, otworzymy sobie ten karton i zobaczycie co znajduje się w tym opakowaniu. Otwieramy. W tym kartoniku znajduje się zasilacz. Jest to ten sam zasilacz, który znajduje się w różnych produktach z Rift Factory. Służy on do zasilania naszego urządzenia. Mamy możliwość podpięcia tutaj różnych gniazdek w zależności od tego skąd jesteśmy. Następnie jest taki plastik zabezpieczający pompę w trakcie transportu. Tutaj mamy magnes neodymowy. Jest to magnes, który służy do resetowania pompy. Mamy samą pompę. Tutaj są instrukcje i naklejka o tym, że jeżeli potrzebujesz kontaktu i pomocy, to możesz się zgłosić, zeskanować kod QR. Odłożymy to tutaj. Zamknijmy karton. Zobaczcie. Tutaj mamy logo producenta i nazwę tej pompy. W tym miejscu znajduje się dioda, która sygnalizuje nam stan urządzenia. W zależności od koloru mamy informację, czy ona działa, czy jest połączona z internetem, czy jest w trakcie na przykład dozowania. Tutaj mamy szynę DIN. Szyna ta służy do montażu naszej pompy w szafce akwarystycznej. Bardzo łatwo jest ją wtedy zamontować i stabilnie. Tutaj znajduje się nowa głowica wyprodukowana przez Rift Factory. Na dole pompy znajduje się gniazdo, do którego montujemy zasilacz. Pompy mają już ten nowoczesny design, który teraz wprowadziło Rift Factory. Wszystkie pompy są montowane za pomocą szyny DIN. Tutaj macie uchwyt do tej szyny. Możemy ją sobie zamontować w naszej szafce, na przykład obok Smart Testera czy sterownika do Base Pump. I teraz zobaczcie, szyna DIN wygląda w ten sposób. Montujemy taką szynę gdzieś tam w szafce i możemy sobie urządzenie do niej przyczepić. Możemy taką szynę kupić oczywiście dłuższą, bo te, które tutaj są dostarczane razem z tym produktem, one są po prostu do długości danego produktu. Ale jeżeli chcemy na przykład zrobić sobie w szafce kilka urządzeń, to taką szynę możemy kupić. One są dostępne gdzieś tam w internecie i wieszamy sobie kilka urządzeń obok siebie. Co nam to da? Będzie wszystko ładnie po prostu poukładane, a same pompy czy sterowniki nie będą się ruszać, bo będą stabilnie przymocowane do naszej szafki. W nowych głowicach zastosowano tutaj rurki z tworzywa BPT. Jest to tworzywo, które jest odporne chemicznie, dlatego takie rurki wytrzymają dłużej w naszych pompach. W urządzeniu zastosowano silniki krokowe, które są ciche, dlatego pompa sama w sobie jest cicha, ale co ważniejsze, jest ona bardzo dokładna. Pozwala ona na to, żebyśmy dozowali płyny od 0,01 ml do 9 ml na minutę. I tutaj taka pompa pozwala na 48 dawek w przeciągu jednej doby. Przez ostatnie 2 miesiące miałem możliwość testować te pompy jako beta tester i powiem Wam, że dla mnie fajne wrażenie zrobiło też to, jak ona działa w aplikacji Smart Rift. Ma ona nowy panel sterujący, który jest naprawdę bardzo intuicyjny i łatwo się w nim posługiwać. Zastosowanie silników krokowych w tych pompach pozwoliło na to, że działa ona w dwóch kierunkach. Czyli możemy coś wpompowywać i wypompowywać. Co nam to daje? Pozwala to nam na to, że na przykład możemy zassać z pojemnika pokarm, wpompować go do akwarium i włączyć zaraz po tym dozowaniu pokarmu odwrotny ciąg, czyli zassać to, co zostało w rurce z powrotem do pojemnika. Instalacja pompy jest bardzo wygodna, możemy ją zainstalować dosłownie w przeciągu kilku minut. Służy do tego kod QR, który znajduje się z tyłu za tymi pompami. Jest to naprawdę wygodne i szybkie rozwiązanie. Nowe pompy dozujące mają też oczywiście integrację ze Smart Testerem i z KH Keeperem, co pozwoli nam na to, żebyśmy mogli wyzwalać je w zależności od tego, jakie mamy wyniki testów wody. Możemy nimi też oczywiście sterować, jeżeli będziemy mieć jakieś wyniki na ICP i trzeba będzie wywołać akcję. One oczywiście też w tym wszystkim działają i chodzą. Podejrzewam, że z czasem pojawią się jakieś kolejne funkcjonalności dodane do tego urządzenia, bo jest to urządzenie, które działa za pomocą
aplikacji, czyli możemy tą aplikację mieć z czasem jakieś aktualizacje i zostaną wprowadzone nowe funkcje. Będziemy już kończyć ten odcinek. Jeżeli będziecie zainteresowani tym, jak zainstalować taką pompę lub ją skonfigurować, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to nagram dla Was film i wytłumaczę Wam, jak to wszystko zrobić.